Przed nami wzór na iloczyn wektorowy dwóch wektorów VER3, czyli tu jest pierwszy wektor ma współrzędne A1, A2, A3, drugi B1, B2, B3. No i tutaj ich iloczyn wektorowy to też jest wektor w R3 i tutaj jego współrzędne kolejne dane są tymi skomplikowanymi wzorami. O tym było w poprzednim filmie na temat iloczynu wektorowego. Wiemy też, że ten wektor jest prostopadły do każdego z tych wektorów. No i jego zwrot jest wyznaczony przez regułę śruby prawoskrętnej albo regułę prawej dłoni. O tym było w filmie poprzednim. A w tym filmie udowodnimy, że jego długość z kolei jest dana następującym wzorem i wiąże się z sinusem kąta pomiędzy wektorami. Dokładnie, że długość iloczynu wektorowego dwóch wektorów to jest iloczyn ich długości razy sinus kąta pomiędzy nimi. Teraz kąt pomiędzy wektorami zawsze jest pomiędzy 0 a pi, wobec tego sinus jest dodatni, tutaj wszystko się zgadza. No i my udowodnimy ten fakt, a udowodnimy w ten sposób, że prawda, policzymy kwadrat. Zobaczymy, ile to jest kwadrat tego, czyli policzymy, ile to jest kwadrat długości i skorzystamy z tego, że my wiemy już, jaki jest związek kosinusa kąta ze współrzędnymi tych wektorów, a mianowicie my wiemy, że iloczyn skalarny dwóch wektorów to jest iloczyn ich długości, długość A, długość B razy kosinus kąta pomiędzy A i B. O tym było w filmach o iloczynie skalarnym. No i wobec tego, co my zrobimy, my po prostu zobaczymy, czyli udowodnimy następującą równość, że A długość iloczynu wektorowego do kwadratu, prawda? Czyli to będzie A kwadrat, B kwadrat, długość A do kwadratu, długość B do kwadratu razy sinus kwadrat kąta plus kwadrat ich iloczynu skalarnego, że to jest długość A do kwadratu razy długość B do kwadratu. Prawda? Udowodnimy taką nierówność. No i wtedy, prawda, ponieważ to jest, z tego dostaniemy, jeżeli to udowodnimy, że A razy B, długość kwadrat, to jest i korzystając tutaj z tego, co to jest iloczyn skalarny, że to będzie długość A kwadrat, długość B kwadrat, minus, prawda, minus kwadrat iloczynu skalarnego, czyli długość A kwadrat, długość B kwadrat, kosinus kwadrat kąta pomiędzy A i B, no, czyli to będzie długość A kwadrat, długość B kwadrat razy 1 minus kosinus kwadrat kąta pomiędzy A i B. No a 1 minus kosinus kwadrat wiemy, że to jest sinus kwadrat, wobec tego z tej równości wynika, że kwadrat długości iloczynu wektorowego dwóch wektorów to jest kwadrat iloczynu ich długości razy sinus kwadrat kąta, biorąc pierwiastek otrzymamy właśnie ten wzór na długość iloczynu wektorowego wektorów R3. Dobrze, no to teraz przystąpię do wykazywania tutaj tej równości. No będzie to dosyć żmudny rachunek. Nie będzie tutaj już żadnych zaskoczeń, po prostu obliczymy lewą i prawą stronę i zobaczymy, że są równe, korzystając z tych wszystkich wzorów, które już mamy, a nawet zrobimy inaczej, policzymy, najprościej nam będzie po prostu przenieść wszystko na jedną stronę i zobaczyć, że ma miejsce następująca równość, prawda? Czyli teraz przystąpimy do dowodu tej równości. No dobrze, zaczniemy od tego, czyli może tak, czyli długość A razy B wektorowo do kwadratu. No wiemy, że kwadrat długości wektora to jest suma kwadratów jego współrzędnych, czyli to jest tak A2B3 minus A3B2 do kwadratu plus A3B1 minus A1B3
do kwadratu plus a1b2 minus a2b1 do kwadratu. Dobrze. No i teraz podniesiemy to wszystko do kwadratu, czyli będziemy mieli pewne długie wyrażenie, no a potem zrobimy to samo z tym i z tym i zobaczymy, że wszystko się nam poskraca. Czyli tak, mamy tak, a2 do kwadratu, b3 do kwadratu, minus 2 razy iloczyn, prawda? Czyli jest a2, a3, b2, b3 będzie i plus a3 kwadrat, b2 kwadrat. Dobrze, to jest pierwsze wyrażenie. Drugie wyrażenie, to samo, drugi nawias, czyli a3 do kwadratu, b1 do kwadratu, minus 2, a1, a3, b1, b3 i plus a1 kwadrat, b3 kwadrat. I wreszcie trzeci nawias do kwadratu, a1 kwadrat, b2 kwadrat, minus 2, a1, a2, b1, b2 i plus a2 kwadrat, b1 kwadrat. Dobrze, teraz liczymy kwadrat iloczynu skalarnego, czyli a razy b kwadrat, no to wiemy, że to jest a1, b1 plus a2, b2 plus a3, b3 do kwadratu. Tak? No to teraz przypomnę, tak jak ktoś nie pamięta, może tutaj na boku taki wzorek, że a plus b plus c do kwadratu to jest a kwadrat plus b kwadrat plus c kwadrat plus 2ab plus 2ac plus 2bc. O, to, no, to będziemy używać. No dobrze, czyli tutaj będzie tak. Kwadrat pierwszego, czyli a1 kwadrat, b1 kwadrat plus a2 kwadrat, b2 kwadrat plus a3 kwadrat, b3 kwadrat plus, i teraz podwojone iloczyny, 2 a1 a2 b1 b2 plus 2 a1 a3 b1 b3 plus 2, a2, a3, b2, b3. Dobrze. I wreszcie długość a do kwadratu, długość b do kwadratu. Czyli to jest co? A1 kwadrat plus A2 kwadrat plus A3 kwadrat razy B1 kwadrat plus B2 kwadrat plus B3 kwadrat. No to liczymy, to jest tak, A1 kwadrat, B1 kwadrat. Może będę liczył minus, prawda, bo potem wszystko dodam się. Tutaj jest minus, czyli wszędzie będę miał minus. Minus A1 kwadrat, B1 kwadrat, minus a1 kwadrat, b2 kwadrat, minus a1 kwadrat, b3 kwadrat, tak, teraz to, minus a2 kwadrat, b1 kwadrat, minus a2 kwadrat, b2 kwadrat, minus a2 kwadrat, b3 kwadrat i wreszcie trzeci, minus a3 kwadrat, b1 kwadrat plus minus a3 kwadrat, b2 kwadrat i minus a3 kwadrat, b3 kwadrat. No dobrze, i teraz suma tych wszystkich rzeczy powinna być 0, tak? Tak jak zgodnie z tym, co tu jest napisane, czyli te żółte, te jasno-żółte, kremowe i te niebieskie, w sumie te wszystkie składniki powinny dać 0, dlatego że tutaj, prawda, napisałem minus, prawda? Czyli teraz sumuję. No dobrze, czyli patrzę, może nie będę już wypisywał, tylko patrzę, co mi się tutaj skraca. Może będę to na biało skreślał, dobrze? Poszczególnie, czyli a2 kwadrat, b3 kwadrat. Może najpierw te podwójne iloczyny, tak? Minus 2a2, a3, b2, b3 plus 2a2, b3. Czyli to w sumie ten się skraca z tym. a1, a3, b1, b3. a1, a3, b1, b3. Skraca się.
i wreszcie minus a1 na 2 b1 b2 plus, skraca się, dalej, a2 kwadrat b3 kwadrat. Szukamy takiego składnika, szukamy. O, tu jest ze znakiem minus. No dobrze, czyli ten składnik skraca się z tym. Dalej. A3 kwadrat, B2 kwadrat. O, to jest tutaj z minusem. Potem jest A3 kwadrat, B1 kwadrat. A3 kwadrat. O, tu jest też z minusem, czyli ten się nam skraca z tym. Potem jest A1 kwadrat, B3 kwadrat. A1, o to tu jest, A1 kwadrat, B3 kwadrat, skraca się. Potem jest A1 kwadrat, B2 kwadrat, to jest tu, też z minusem. I wreszcie jest A2 kwadrat, B1 kwadrat, z plusem, a tu jest z minusem. Dobrze, czyli wszystkie człony żółte nam się skróciły, jedziemy dalej. Dalej mamy A1 kwadrat, B1 kwadrat, z plusem i mamy A1 kwadrat, B1 kwadrat, z minusem, czyli to się skraca. A2 kwadrat, B2 kwadrat z plusem, szukamy. A2 kwadrat, B2 kwadrat z minusem, nie ma tego. I A3 kwadrat, B3 kwadrat i minus A3. No właśnie, czyli wszystko nam się skróciło, czyli suma tych wszystkich trzech wyrażeń jest 0. Zatem rzeczywiście wykazaliśmy tę tożsamość, a zatem wykazaliśmy wzór, który mówi, że długość iloczynu wektorowego dwóch wektorów to jest iloczynnik długości razy sinus kąta pomiędzy nimi.